Belhim Crop Protection. Kieruj się na najlepsze środki ochrony roślin. Cześć, nazywam się Wojciech Łączny. Jestem przedstawicielem technicznym firmy Belhim. Dzisiaj znajdujemy się na plantacji kukurydzy położonej w południowej Wielkopolsce. Gościmy w gospodarstwie Rolgos Sowiny. W tym materiale chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest zwalczanie chwastów kukurydzy. Razem ze mną jest pan Sebastian Wojtkowiak, agronom tego gospodarstwa. Panie Sebastianie, proszę przybliżyć nam trochę działalność waszego gospodarstwa. Dzień dobry, nazywam się Wojtkowiak Sebastian. Jak tutaj pan Wojtek wspomniał, jestem agronomem w tym gospodarstwie. Gospodarzymy na około 1700 hektarów. Gospodarstwo to należy do grupy Pieprzyk. Mamy oprócz upraw rolnych tutaj, tak jak kolega wspomniał, kukurydzę, mamy też ziemniaki, zboża, rzepaki, buraki, ale też mamy dużą produkcję mleka. Tak więc uprawa kukurydzy jest bardzo istotna u nas tutaj w gospodarstwie. Mamy około 350 hektarów kukurydzy. No i ze względu na to, że są to dosyć duże ilości, zabieg musi być skuteczny. Dlatego też stosujemy tutaj sprawdzoną mieszankę, kombinację środków firmy Belhim, Onyx Extra i Daisy. Bardzo ładnie sobie radziło z zachwaszczeniem, ale co mnie też przekonało, miałem okazję być na poletkach doświadczalnych w Belgii firmy Belhim i tam zauważyłem, że to rozwiązanie bardzo skutecznie zwalcza zaślazg pospolity, a to jest jeden z bardziej uciążliwych chwastów tutaj na tym terenie. I muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładnie sobie to rozwiązanie radzi z tymi chwastami, a także z tymi wielkimi innymi zachwaszczeniami, które tutaj widać na tym polu. Rozumiem, że mieszanka już sprawdzona. Czy w poprzednich latach borykał się pan z poprawkami? Trzeba było wykonać poprawkowy zabieg herbicydowy po tej mieszance? Nie, jeśli zabieg był wykonany w punkt, czyli według zaleceń w okresie od 2 liści do 8 liści kukurydzy, zabieg był bardzo skuteczny i nie trzeba było wykonywać dodatkowych zabiegów, a przy takim areale jest to bardzo istotne. Onyx Extra jest preparatem do powschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy. Zawiera dwie substancje aktywne. Pierwsza z nich to pirydat, druga mezotrion. Zalecana dawka to 1 litr na hektar. Dodając Daiichi Extra jako nikosulfuron w dawce 0,5 litra na hektar, uzyskujemy kompleksową mieszankę do zwalczania szerokiego spektrum chwastów. Stosując także te dwa preparaty, używamy trzech substancji o różnym mechanizmie działania, dzięki czemu unikamy zjawiska tworzenia się odporności chwastów, które staje się coraz bardziej powszechne. Na tej plantacji kukurydza znajduje się w fazie od 3 do 4 liści właściwych. Chwasty, które wyróżniamy, to komosa biała, chwastnica jednostronna, chwasty z rodziny rdestowatych oraz rumianowatych, szarłat szorstki oraz z racji tego, że przed plonem był ziemniak, wyróżniamy tutaj samosiewy ziemniaka. Zabieg został wykonany w dniu wczorajszym. Poprzez efekt booster preparatu Onyx Extra widzimy już pierwsze oznaki działania tej mieszanki na samosiewach ziemniaka. W następnym materiale ocenimy skuteczność działania mieszanki Onyx Extra plus Daiichi. Zapraszam do subskrybowania oraz lajkowania naszego profilu. Dziękuję za uwagę.